zdumiona przez Podbeskidzie. Jakiego meczu możemy spodziewać się w sobotę w związku z tym? Dzień dobry. Tak, Pogoń ma swoje problemy, nie gra tak, jak by chcieli na pewno na wiosnę i ten dystans między drużynami goniącymi tą strefę poza spadkową coraz bliższy do Pogoni. Oni tu przyjadą zagrać spotkanie, w którym niewiele mają do stracenia, chociaż są w takiej sytuacji, ale zdają sobie sprawę, z kim grają. I to dla nich będzie trudne. Natomiast my wiemy, co chcemy zrobić. Chcemy zrobić kolejny krok w stronę tytułu Mistrza Polski na własnym boisku i nie myślimy o czym innym, tylko o 3 punktach, bo każda strata punktów w takim spotkaniu na własnym stadionie miałaby bardzo, bardzo duże konsekwencje. Czyli spotkanie bez wybaczenia. Tak. Oczywiście, że tak. My wiemy, że Pogoń może interesować punkt na pewno na takim boisku z takim rywalem, ale my musimy zrobić swoje. Panie trenerze, dla 5 pańskich zawodników żółta kartka będzie oznaczała pauzę w kolejnym spotkaniu z Piastem. Czy zaleci im pan taką ostrożną grę? Nie. Nie można grać myśląc o tym, że ktoś może dostać żółtą kartkę w ferworze walki i po prostu się o tym zapomina. Natomiast na pewno uczulę, żeby nie było żadnych głupich żółtych kartek. Mam tu na myśli gdzieś faul na połowie przeciwnika, na połowie boiska, czy też kartka za dyskusję. To tak. Trenerze, a jak wygląda sytuacja kadrowa, jeżeli chodzi o Iñaki Astiz nie będzie uczestniczył w treningu. Miał robiony taki zabieg, który nie uniemożliwia mu ten trening. Natomiast jutro już powinien wyjść normalnie i wydaje mi się, że będzie do dyspozycji na sobotę. No zostaje Dixon Choto, który będzie trenował indywidualnie. Poza tym ci zawodnicy, którzy przez dłuższy okres czasu już mają kontuzję. Wychodzi na trening, Daniel Luboja wychodzi na trening, Bereszyński wychodzi na trening normalnie. Jeszcze chciałem się tak zapytać, jak już jestem przy głosie, to w ostatnim meczu z przodu w środku pola zagrał Janusz Goligo, Minik Furman. Mhm. Jak trener uważa, to są podobni zawodnicy, który... Podobni do kogo? Jeden do drugiego? Czy... Nie, pytam się, nie, poważnie się pytam, podobni o grę jeden do drugiego, czy ta para do tej pary, która nie grała? Nie, podobnie, jeżeli chodzi o styl gry. Mm-hmm. Czy który z nich jest zaniedbany, który z nich jest no tak z pierwszego składu? Nie do końca podobnie, bo jednak mimo wszystko Janusz Gol częściej grał jako defensywny pomocnik, natomiast Dominik jako bardziej ofensywny i Dominika wydaje mi się, że bardziej ciągnie do przodu niż Janusza. Janusz miał dobre momenty zarówno w jednym, jak i w drugim spotkaniu pucharowym i to na pewno mnie cieszy, podobnie Dominik. Zależy od formy, od momentu, w jakim momencie ci zawodnicy się znajdują, jeśli chodzi o formę sportową i to będzie decydowało, kto zagra, ale my też bierzemy pod uwagę to, że chcemy rotować tymi zawodnikami, stąd też kilka zmian również w tym ostatnim meczu pucharowym było. Dzisiaj się pojawiła w prasie informacja, że piątek prezes Legii leci do Barcelony. Może zapytam tak trochę dziwnie, co Legia może dać Barcelonie, a co Barcelona może dać Legii z akcentem na to pierwsze? Nie wiem, może jedzie, bo lubi chleb z pomidorem, tam jest znana Barcelona, pan Tomaka, to słyną z tego, może zaproszony na kolację. Nie wiem nic bliżej na ten temat, ale jeśli w ogóle takie kontakty są, to jest fajna sprawa. A pan nie ma jakichś oczekiwań związanych z tą ewentualną współpracą? Czy na przykład nie konsultował pan z prezesem, że chciałby pan, aby była możliwość wypożyczania zawodników Barcelony? Z tych oczywiście rezerwowych drużyn. Nie rozumiem, tam, ale podejrzewam, że pół Europy by chciało wypożyczać zawodników z Barcelony i tak jak pan mówi, nie, już nie chodzi o pierwszą drużynę. Może mogą to być zawodnicy z drugiej drużyny lub zawodnicy, którzy już są wypożyczeni w innych klubach. To jest niesamowicie trudne, ale jeśli nadarzy się taka okazja i będzie można spróbować się zapytać, to po prostu trzeba, bo inaczej nigdy nic z tego nie wyjdzie. Po prostu jak jest taka szansa, trzeba spróbować, a jeśli ktoś ci powie, że nie,
No to nic się nie stało. Chciałem zapytać też o reformę. Większość klubów jest przeciwnych. Pojawiła się propozycja zwiększenia ligi do 18 i niedzielenia punktów. Jaki jest Pana stosunek do całego zamieszania? Żaden. Na razie żaden. Ja raz się wypowiedziałem na ten temat i wystarczy. Oni mają sprawę do rozwiązania, bo różne są opinie na ten temat, ale ja za bardzo nie mam zamiaru w to wnikać, bo wystarczająco mam na głowie, jeśli chodzi o mecze pucharowe, o mecze ligowe. I tak jak mówiłem wcześniej, że zaczynaliśmy taki mały maraton, który kończy się w soboty, bo później jest tygodniowa przerwa. I przez ten okres czasu, no naprawdę, to jest cały czas na okrągło, jeden mecz, przygotowanie tego wszystkiego. Później zawodnicy z jakimiś urazami, kontuzjami, ten trenuje, ten nie trenuje, nie wiadomo, czy będzie mógł w następnym meczu wystąpić, zgrupowania. Czasami człowiek się budzi i mówi, gdzie, w którym hotelu jestem. I dlatego to mi też nie zajmuje głowy za bardzo. Reforma przyjdzie i na to czas. Wydaje mi się, że w ogóle sam pomysł troszeczkę za późno, żeby wprowadzać jakieś zmiany tak szybko na wszystkie ważne zmiany, a wydaje mi się, że jest to bardzo ważna zmiana. No, trzeba czasu i trzeba być przygotowanym. Podobnie zresztą jak z Pucharem Polski. No, gramy Puchar Polski, rozpoczynamy rozgrywki i w trakcie dowiadujemy się, że jest zmiana regulaminu i będą dwa mecze finałowe, a nie jeden. To też jest tak. No, nie jest to normalne. Panie przedstawił trener Jędza z konieczności na prawo obronę i przez niego są te wszystkie kontrowersje. Bo? Ale no, teraz ma pan ból głowy, bo jednak Artur dużo do wyróżnienia na prawo. No, ale zawsze żeście dogadywali mi, że Jędza to jest środkowy obrońca, a jak zagra dobrze na boku, to już jest bocznym obrońcą. Nie, musimy się cieszyć z tego, że jak jest taka sytuacja, kiedy nie ma czy Kuby Rzeźniczaka, czy Bartka Beryszyńskiego, jest ktoś, kto potrafi na tej pozycji zagrać i to zagrać dobrze, a z drugiej strony Jędza potrafi zagrać również na pozycji stopera i to jest dodatkowa wartość dla każdego piłkarza, bo każdy trener wie, że pole manewru ma dużo większe przy jakichkolwiek kontuzjach, wie, że jeden zawodnik potrafi zagrać na dwóch pozycjach i to dobrze albo nawet bardzo dobrze. To tylko podnosi wartość zawodnika. Dla pana to jest środkowy obrońca czy prawy obrońca? No mówię, że gra dobrze na jednej i drugiej pozycji. Dla niego też chyba nie ma większej różnicy. Także nie. Zresztą gdzieś czytałem, że Artur mówił, że sam nie wie, gdzie się lepiej czuje. Bo po prostu potrafi zagrać i tu, i tu. Także to jest fajne. Nie ma co na siłę przekształcać go na stopera czy na prawego obrońcę. Super sprawa, że on zarówno tu, jak i tu daje odpowiedni poziom. No ale ta jego forma to tak różne się, tylko tym bieganiem. Ale się uparł. No wyróżniam się, dobrze grał. Panie trenerze, w jakim humorze jest Daniel Ljuboja? To jeszcze pana obchodzi, czy już coraz mniej? Nie, oczywiście, że mnie obchodzi. No jak mnie może nie obchodzić? Ja wiem, co się dzieje wokół Daniela Ljuboji, jakie są różnego rodzaju komentarze. Ja będę starał się wykorzystać Daniela do końca sezonu maksymalnie. To też zależy od niego, jak on do tej sytuacji podejdzie, bo nikt nie ma patentu na granie wszędzie przez cały czas i Daniel zrobił naprawdę przez te praktycznie dwa lata, bo jednak troszeczkę jeszcze zostało, ale bardzo dużo dla Legii. Wydaje mi się, że powinien zrobić wszystko, że gdyby nawet odszedł z Legii Warszawa, zostawić po sobie jak najlepsze wrażenie. Poza tym uważam, że jeśli jest zawodowcem, no to jak zawodowiec podejdzie do końcówki sezonu i zrobi wszystko, aby osiągnąć przede wszystkim cel drużyny, a przy okazji, jeśli będzie to możliwe, to również cel indywidualny, jakim jest i do czego dąży zdobycie tytułu Króla Strzelców.
Panie trenerze, wspomniał Pan o tej nieoczekiwanej dla Pana decyzji, że dwa mecze w finale Pucharu Polski. Jak Pan ocenia w ogóle tę reformę rozgrywek ekstraklasy, no, która wzbudza też kontrowersji? No tak, ale to pytanie już tutaj było. Natomiast jeśli chodzi o sam Puchar Polski, wydaje mi się, że to jest też jakaś karta w ręku nowego prezesa, żeby podnieść wartość tych rozgrywek, rozgrywek dla wszystkich klubów w całym kraju. Wiadomo, o co się to rozbija. Rozbija się to o pieniądze i tu już nie chodzi być może o jakieś tam większe pieniądze dla zdobywcy czy finalisty Pucharu Polski, ale rozgrywki krajowe Pucharu Polski muszą oznaczać dla, nie wiem, klubu trzecioligowego, klubu drugoligowego to, że znajdzie się w jednej czwartej, w jednej ósmej finału Pucharu Polski, dla nich to powinien być taki jakiś pokaźny zastrzyk finansowy, a raczej takiego nie ma. I prestiż tych rozgrywek na pewno trzeba podnieść. W samej końcówce tych rozgrywek, jeśli się spotykają zespoły z czołówki, owszem, kibiców jest dosyć dużo, natomiast te pierwsze rundy to są tak traktowane, zobaczymy, co dalej będzie, ale dlaczego? Bo tam za wiele nie ma do ugrania, jeśli chodzi o aspekt finansowy, a dla wszystkich klubów jednak to jest najważniejsze dla egzystencji często klubu, nie tylko dla samej płynności. Mhm. Ale gdyby Pan był uprzejmy, jeszcze odpowiedzieć? Nie, przykro mi, nie będę w tym momencie uprzejmy, o rozgrywkach nie będę rozmawiał. Przepraszam. Trenerze, poza komentarzami o Danielu Wiboli, pojawiają się też komentarze, że Legii pomagają sędziowie, że jest złożony terminarz pod Legię. Czy w ogóle kolega, czujecie się faworyzowani? Trzeba by przeanalizować wszystko, cały sezon, gdzie, co i jak było. Legia, wydaje mi się, że nie była faworyzowana w całym sezonie. Myśmy zasłużyli na taką pozycję. Są momenty w przeciągu całego sezonu, że gdzieś ktoś może skorzystać bardziej. Przecież my nie ukrywamy, że bramka na Wiśle była nieprawidłowa, ale to nie można mówić, że te decyzje wypatrzyły wynik meczu, bo to my byśmy i tak prowadzili 1-0. Jedna i druga drużyna gra zupełnie inaczej przy wyniku 1-0 niż przy wyniku 2. Ostatni mecz półfinałowy Pucharu Polski. Ja też nie chciałem się wypowiadać zaraz po spotkaniu, bo nie widziałem tych sytuacji, ale zależy kto w jakim miejscu jest, może oceniać te rzuty karne, jak mu się podoba i trudno będzie komuś udowodnić, czy sędzia się pomylił, czy nie. Także wydaje mi się, że czasami zbyt łatwo szukamy jakiegoś wytłumaczenia danej porażki. Zawsze tak było, a z reguły, jak się to mówi, bilans zawsze wychodzi na zero. Terminarz, to trener Mariusz mówił, że... Nie, jeśli tak mówi, to jest troszeczkę śmieszne, bo czasami jest lepiej grać pierwszemu, wygrać mecz i zostawić presję przeciwnikowi. W innym przypadku jest lepiej wiedzieć, że ktoś tam grał wcześniej, potknął się i odskoczyć. Ja do tego większej wagi nie przywiązuję. Nie. Wydaje. Zresztą gdzieś tam ktoś w prasie czytałem i że to tak wychodzi mniej więcej na równo, że i Legia grała po Lechu i odwrotnie. Natomiast zaczyna się jakaś tam gra słów czy w końcówce sezonu, bo po prostu jest to końcówka, gdzie wszystko się zaczyna rozstrzygać. W pierwszej rundzie takich sytuacji nie było. Trener nie chce w taką grę wchodzić jako... Nie interesuje mnie w ogóle. Panie trenerze, w ubiegłym roku o tej porze Legia też była liderem. Opinia publiczna wkładała koronę mistrza już na głowy. I czy rozmawiał pan z piłkarzami? Co się stało? Z czego to wynikało? Nie, rozmawiałem i rozmawiałem, ale przede wszystkim o aktualnej sytuacji. Rzeczywiście ta sytuacja jest podobna do ubiegłego roku. Legia zdobywała Puchar Polski na 3 mecze przed zakończeniem ligi. W tym przypadku będziemy grali
Drugi mecz finałowy na własnym boisku na 5 kolejek przed zakończeniem rozgrywek, także jest to podobna sytuacja. Natomiast widzę w drużynie wielką koncentrację, wielką mobilizację. Nie ma zbyt dużej euforii czy zadowolenia z tego, że ten cel jest coraz bliższy i w dalszym ciągu mamy 4-punktową przewagę, bo da się odczuć w szatni na każdym kroku, przed każdym meczem czy po każdym meczu, że pamiętają o ubiegłym roku i wiedzą, ile to ich kosztowało. No przykrości przede wszystkim, bo to był bardzo duży cios dla drużyny, gdzie rzeczywiście nie tylko media, kibice, klub, ale oni sami nie wierzyli w to, że mogą stracić ten tytuł. To jeszcze ja dopytam o tym czy to jest jednodniowa przerwa, tak? To wiem, że to jest tak. Sportowy czy pozasportowy? Nie, to jest ta pachwina, o której wspominałem po spotkaniu z Ruchem, że była taka możliwość, że mogłem go zmienić w przerwie, bo odczuwał ból, ale dograł do końca. Natomiast odczuwa. Jeszcze był robiony zabieg taki, po którym raczej nie wskazany jest trening. I stąd też jego ausencja na dzisiejszym treningu. Dziękuję bardzo. Dziękujemy pięknie, panie trenerze.